Witajcie, witajcie. Zbliża się 20. Więc sobie tutaj będę podłączać. Okej, ja już podgląd mam. Poczekam sobie, aż podłączacie. Cześć, cześć. O, już pierwsze osoby są. Cześć, witam Cię, Basiu. Hej, Anita. Hej, Grażynko. Dajcie mi znać, czy wszystko słychać i widać. Hej, Ela. Hej, Regina. Cześć Wam wszystkim. Widzę, że dołączacie. Super. Witajcie, witajcie. Ja się szybko przedstawię. Nazywam się Ania Rokicka i dzisiaj sobie zrobimy kartkę Latawiec. Tutaj na fanpage'u strony, fanpage'u sklepu Scrap & Me. Hej Agata, hej Angelika, hej Kasia. Widać, słychać, ale nic nie czuć. Pisze Grażyna. Cześć Fela. Cześć Doris. To może zanim jeszcze zaczniemy, ja Wam powiem o jednej rzeczy. Scrap and Me świętowało ostatnio urodziny szefowej, czyli Ania miała urodziny i z tego powodu była darmowa wysyłka, z tej okoliczności, na tą okoliczność Ania przygotowała dla nas darmową wysyłkę i ta darmowa wysyłka obowiązuje jeszcze przez godzinę, także kto jeszcze nie był w naszym sklepie, nie zdążył zrobić zakupów, to ma jeszcze okazję przez godzinę. Jest jeszcze opcja na darmo, załapać się na darmową wysyłkę. I tam był warunek chyba tylko taki, że to jest dla zakupów od 75 zł. Wtedy nalicza się to automatycznie. Cześć Iwonko, cześć Kasiu, hej Agnieszka. Cześć Wam wszystkim. Ja sobie już będę powoli zaczynać. Na jakiej kolekcji dzisiaj będziemy pracować? Oczywiście na nowej kolekcji Scrap & Me. Kolekcja nazywa się Spring Purple. I mam gdzieś ją tutaj z boczku. Już nie będę Wam jej pokazywać, robiłam to ostatnio. To jest okładka tej kolekcji. Ja mam już wybrane z niej arkusze. Zaraz Wam pokażę, które to są dokładnie. Mam tu oczywiście papier bazowy przygotowany. Hej Marzenko, hej! Tu mam parę ścinek, zobaczymy, czy uda mi się z nich skorzystać, czy nie. Na pewno będę korzystać z tego arkusza, to jest arkusz numer 10. Tutaj te dwa trójkąty są wycięte z tego arkusza. I najprawdopodobniej albo będę korzystała z tego arkusza, to jest numer 8. To już 10 było. Z tej czwórki też będę korzystać. Nią mam oklejoną tutaj jako pierwszą warstwę. Przepraszam. Tu pierwsza warstwa tego latawca jest oklejona właśnie tym arkuszem. No i tył. Albo właśnie z tego. To jest arkusz numer 6. I z niego ewentualnie się zastanawiam nad tymi dwoma trójkątami. Nie chciałam, żeby były takie same. Więc wycięłam je z dwóch różnych arkuszy. Te dwa trójkąty są wycięte z tego arkusza numer 10 i te dwa trójkąty, teraz Wam nie powiem, jaki to był arkusz, ale albo ten z takim bardziej jednolitym tłem, albo ten, czyli albo 6, albo 8. Ja zobaczę, czy uda mi się skorzystać z tych ścinek tutaj, które mi pozostawały. A jak nie, to rozetnę nowy papier. Myślę, że powoli sobie będziemy zaczynać, żeby Was tu nie trzymać znowu tak długo. Opowiem Wam jeszcze, co będziemy dzisiaj potrzebować.
Oczywiście papier bazowy, będziemy potrzebowali dwa arkusze papieru bazowego w wymiarze A4. Mój papier ma 250 gram według producenta. Może, no wystarczy, 250 w zupełności Wam wystarczy. Mam tutaj kubeczek z narzędziami, nożyczki, nożyk, kość do bigowania, ołówek do zaznaczenia, radełko. Tu mam laskę kleju, bo wiem, że mi się już kończy. Pędzelki i taki pędzel na wodę, będę nim chlapać. I mam przygotowany fioletowy taki długopis, będę nim robić ala przeszycia. Może Wam tu przybliżę, nie wiem, czy to będzie widać, ale na jednym z tych trójkątów mam narysowany długopisem, takim cień. To jest w sumie długopis, ale to może być cienkopis. Ja po prostu w kolorze fioletowym nie znalazłam żadnego cienkopisu w domu, więc mam taki od dzieci długopis. I tutaj dookoła tego jednego trójkąta, tego i tego po przeciwnej stronie, mam narysowane takie przeszycia. Takie kreseczki, które imitują przeszycia. Ok, to tyle z narzędzi. Co tu mam jeszcze? Mam jeszcze klej introligatorski. Mam taką gąbeczkę nakładaną na palec. Ją będę po prostu tuszować i dokładnie te same dwa trójkąty, które mają te ala przeszycia, one są na brzegach lekko wytuszowane, do tego będę korzystała z tego fioletowego tuszu. Czy coś tu mam jeszcze? Mam kwiaty przygotowane przeze mnie z materiału, troszkę sizalu, wstążkę taką fioletową, cienką. Taka w sumie fuksjowa jest. Ona jest tutaj z boku. Mam też taką wstążkę takiego gnieciuszka w kolorze fioletowym. Koronki, pianka dystansowa. No i powycinane elementy. Już po nie sięgam. Powycinane elementy z arkuszy z dodatkami. Tutaj na dole znajdziecie jeszcze tekturki. Jeszcze nie wiem, czy z nich skorzystam, zobaczymy, ale przygotowałam sobie jeden taki dmuchawiec i jedne takie kwiatuszki. Już Wam je kiedyś pokazywałam, jak korzystałam z takich listków drobniutkich. A tak a propos, te listki wróciły na stan, są w sklepie, szukaliście ich kiedyś, więc tylko przypominam, są już dostępne w sklepie. No i mam jeszcze taką... W moim przypadku to jest podkładka pod myszkę i ja na tym po prostu radełkuję. Odkładam te rzeczy, będę potrzebowała dopiero później. Więc odjeżdża to w bok. Najpierw zajmiemy się bazą. Żeby stworzyć naszą bazę, tak jak mówiłam, będę potrzebowała dwie kartki papieru bazowego w wymiarze A4 i zaczynam od tego, że docinam sobie jeden arkusz papieru, tu mam go chyba lekko się szczępi, więc go przytnę, docinam sobie ten arkusz na 14 cm. Z tego, co mi zostało, wycinam drugi taki, również na 14 cm. Czekajcie, uciekają mi komentarze. Jak ty to robisz, że tak dokładnie wycinasz, pyta się Anita. Dobre nożyczki mam. Piękna ta prezentowana kartka, pisze Basia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobra, mamy dwie kartki. Odkładam sobie na chwilę tą gilotynę. Dwie kartki o wymiarach 14 na 21 cm. Tak, 14 cm sobie właśnie nie docięliśmy na szerokość, na 21, tak jak wysoki jest arkusz A4. I co teraz będę robić? Na tym boku, który ma 14 cm, wyznaczę sobie środek, czyli 7 cm. Zaznaczę to ołówkiem, kropeczką. I teraz na tych dwóch przylegających bokach zaznaczę tak samo, tylko że na 8 cm. Kropeczkę robię na 8 cm. I
z drugiej strony też. Czyli przykładam linijkę 8 cm, zaznaczam kropeczką, no i po przeciwnej stronie, tu już mam wyznaczone, ja chyba Wam uciekłam trochę z kadru, tutaj mam już wyznaczone połowę na 7 cm, czyli tak, moja kartka jest na 14 cm szeroka, czyli 7 cm to tutaj połowa, no i dokładnie po przeciwnej stronie robię to samo, czyli wyznaczam sobie środek, 7 cm, zaznaczam kreseczką. No i teraz wytnę to od kropeczki do kropeczki. Tak, czyli będę łączyć. Ja sobie na tym będę pisać. Dlaczego robię to w dwóch egzemplarzach? Zaraz Wam wyjaśnię. Więc tutaj sobie mogę to narysować. Wytnę sobie tu po prostu taki kształt, latawiec. Od kropeczki do kropeczki. Zawsze od zaznaczonej kropeczki do następnej. Sięgam po nożyk. Wycinam sobie kształt latawca. Będę to robić dwa razy, więc spokojnie. Wy nie musicie, jak nie chcecie. Beatka, poproszę jeszcze raz, piszę, tylko nie wiem co. Beatka, uciekł mi gdzieś komentarz. I nie wiem, o czym mówiłaś. Będę to robić jeszcze raz, więc wszystko będzie jasne. Jeżeli o to chodziło. Dobra, no i patrzcie, pierwszy latawiec już mam. Okej, okay. No dobra, no to jeszcze raz. I tak to będę robiła jeszcze raz. Dlaczego? Dlatego, że jeden z tych latawców posłuży mi jako szablon. Będę po prostu odrysowywać później na papierze skrapowym kształt latawców, żeby podocinać sobie te papiery do oklejenia. No i nie chcę tego robić na mojej bazie, no bo wieczne te ślady ołówka zostaną. Jeżeli chcecie, nie macie takiego problemu, że będziecie musieli to wymazywać, no to wycinacie to oczywiście raz, bo jedno takie będziecie potrzebowali na bazę, a drugie wycinam sobie po prostu jako szablon, żeby odrysowywać na papierze skrapowym i później wycinać, docinać nożykiem. Także robię to jeszcze raz. 14 na 21 cm ma moja kartka, wycinam, zaznaczam sobie na krótszym boku środek, czyli 7 cm. Później na dłuższym boku 8, z obydwu stron. No i odwracam do góry nogami, do przeciwległego boku, gdzie mam już wyznaczone i dokładnie to samo wyznaczam sobie środek, czyli 7 cm to jest. No i robię to samo. Marta się pyta, czy taka kartka wejdzie do jakiegoś pudełka z tych gotowych, czy trzeba zrobić samemu. Nie, mi się wydaje, że nie wejdzie, wiesz, bo ona ma 21 cm. Mogłabyś spróbować do takiego C6, tak na skos ją wsadzić. Powiem szczerze, że nie próbowałam. Wydaje mi się, że nie wejdzie. Zaraz Ci mogę powiedzieć, ile takie pudełko ma. Kartka tam wchodzi 16,5, to pudełko ma 17,5. No nie wejdzie. Ta kartka, nawet jakbyś ją tak na skos wsadziła, to kartka ma 18,5 cm. Ja będę moją kartkę w torebkę pakować, więc nie będę jej w pudełko. A do A5 na pewno wejdzie. Na pewno, bo to jest mniejsze niż A5. Tak, tak, tak. Agnieszka podpowiada bardzo dobrze. Do pudełka A5 wejdzie na pewno. To nawet nie wiedziałam, że takie wielkie pudełka są. Ale faktycznie tak. Są kartki A5, no to są też pewnie pudełka A5. I do takiego wejdzie na pewno. Ten nożyk mam już tępy, więc mam jeszcze inny. No i tutaj łączę po prostu kropeczki, no i wycinam, odcinam
ten zbędny papier, te narożniki takie. Będzie trzeba zrobić pudełko w formie kopniętego kwadratu, no tak. Ja myślę, że do A5 na pewno wejdzie. A możecie sobie po prostu przygotować troszkę większe pudełko samemu. Ok, wszystkie narożniki odcięte. Zrobię sobie porządek. Zerkam co chwilę przez okno, czy... Słuchajcie, dzieci już poszły z podwórka, bo głośno tam było. Widzę, że jest pusto, więc uchylę sobie okno, bo jest strasznie gorąco pod tymi lampami. Cześć, Joanna. Ok, okno otworzone. No i dobra, mam dwa takie latawce. Co zrobię teraz? Odłożę na chwilę tą matę. Jeszcze nie za daleko, będziemy z niej korzystać. Jeszcze nie koniec cięcia. O, chyba Wam ruszyłam troszkę aparatem. Biorę sobie trymer, na którym biguję i biorę kolejną kartkę A4. Wkładam ją w trymer i mniej więcej w połowie będę ją bigować. Nie musi to być równo, bo nie będziemy z całego rozmiaru kartki korzystać. Mniej więcej. Ja biguję na 14,8, żeby mniej więcej było to w połowie zbigowane. Nie wiem, czy ta kość mi tu dobrze. Okej. I trymera więcej nie będę. Trymera więcej nie będę potrzymywać. Zginam sobie kartkę równiutko. Patrzę po prostu, czy moje boki tutaj składają się równo i jak tak, no to ją zaginam. No i słuchajcie, teraz Wam się przyda taka mata z podziałką. Ja tutaj mam teraz tą małą matę, która w sumie jest taka do cięcia, ale to nie szkodzi. Przykładam sobie moją bazę równo do jednej z linii. Ja Wam najpierw może pokażę, co my będziemy robić. Kartka otwiera się w ten sposób. Kartka jest otwierana, tak? Kartka otwiera się w ten sposób. Będziemy sobie po prostu wycinać teraz tą bazę środkową. Czyli muszę mój latawiec przyłożyć do bazy w ten sposób, żeby on tutaj od miejsca zgięcia kawałek wystawał. No i odrysować dookoła. I muszę to zrobić równo, żeby cała kartka była równo. Więc ja sobie to odwrócę w tą stronę, żebym widziała, czy mi to wszystko idzie równo po liniach. Mam gdzieś tutaj też tą większą matę, byłoby mi wygodniej. Ok. Zmierzę sobie, ile mi to tutaj wystaje. Wydaje mi się, że to są 3. 2 cm? 2 cm. Czyli tak, przyłożyłam moją złożoną kartkę A4, złożoną na pół, prosto do jednej z linii. Tak, grzbiet mojej kartki jest ułożony prosto do jednej z linii. Biorę teraz mój latawiec wycięty i ustawiam go tak, żeby róg tego latawca, bok tego latawca wystawał 2 cm dalej, czyli był tu 2 cm przesunięty. Muszę jednak zwrócić uwagę na to, żeby góra i dół latawca również pokrywały się z jedną linią. Wy rozumiecie, o co mi chodzi? Teraz mam to idealnie położone. Moja góra latawca jest u mnie akurat na 10 cm, tutaj na tej linii. Tutaj jest mój szpic. I dół jest również na 10 cm, tak? Czyli przez środek mojego latawca przechodzi jakby linia. No i 2 cm poza wystaje mi tutaj ten róg.
No i teraz odrysowuję. Będziecie to zaraz wszystko widzieć. Odrysowałam. I teraz będę musiała po liniach wyciąć. Wtedy moja kartka będzie się otwierać. Cześć Elżbieta. Nie, dużo się nie spóźniłaś. Zdążyliśmy sobie wyciąć latawiec i wycinamy teraz bazę. Zrozumiałyście, jak ja to zrobiłam? Jeszcze raz Wam wytłumaczę. Zgięłam kartkę, wycięliśmy sobie wcześniej nasz latawiec. Zgięłam kartkę A4 na pół, przyłożyłam do jednej z linii, prościutko grzbietem do jednej z linii na mojej macie. Wzięłam latawiec i przyłożyłam go do tej kartki tak, żeby brzeg tego latawca wystawał 2 cm poza linię zgięcia, a góra i dół latawca, żeby można było przez nie prostą linię pociągnąć. Czyli ja widzę, że tutaj mi dół wychodzi na 10 cm i góra, u mnie akurat tak sobie to przyłożyłam do maty, że jest to 10. To mógłby być 9, 8, to jest już obojętnie. Chodzi, że po prostu, że to jest ta sama linia. Ona mi się ciągnie tutaj wzdłuż. Wtedy wiem, że moja kartka będzie prosta. No ok, to wycinam. I tutaj po prostu przed tą linią narysowaną ołówkiem będę wycinać. Także ja ją po prostu wytnę. Ale nie zostawiam tam żadnego marginesu. Po prostu wycinam ten ołówek. Tutaj trzeba po prostu kilka razy przejechać nożykiem, no bo mamy zgiętą na pół kartkę A4. Cześć Maria. I został mi ostatni bok. Dobra, patrzcie. Nasz latawiec jest gotowy. To jest moja baza kartki, do której można wkleić życzenia. Otwierana. I na to będę przyklejać ten latawiec, który sobie wycięliśmy. I teraz warto sprawdzić, czy one są idealnie równe. Mi tu wszystko, tu mi delikatnie milimetr dosłownie wystaje, ale chyba dlatego, że po prostu źle przyłożyłam, więc przykładam jeszcze raz, żeby sprawdzić. O, teraz pasuje mi idealnie, więc tu sobie napiszę tylko przód, żebym wiedziała, którą stronę. Łyknę sobie wody, czytam chwilę, co piszecie. Cześć, Artur. A dziękuję, Grażynko. Bazę mamy już gotową. Dobra. No to co? Będziemy sobie ozdabiać. Ja mój ten latawiec tu na górę przykleję dopiero wtedy, jak będę już miała docięte papiery. Wtedy mi po prostu jest dużo łatwiej przymierzać papiery tak na jeszcze nie zaklejonej bazie. I na pewno wiem, że pierwsza warstwa będzie ciemniejsza, tak jak w tej pierwszej kartce. I biorę sobie, widzicie, to jest mój brudnopis, tak? Mój szablon. Żebym się nie pomyliła, mam tu w sumie te kreseczki narysowane. Po to mi ten szablon, że mogę go teraz po prostu przyłożyć do bazy w tym miejscu, w którym chciałabym wyciąć. I będę dookoła niego odrysowywać. I nie przejmuję się tym,
Nie przejmuję się tym, że gdzieś mi tam ołówek wjedzie na tą bazę i sobie ją porysuję. W ogóle mi to nie będzie przeszkadzać, bo to jest mój szablon. Czemu przyklejam drugi? Drugi przyklejam, no bo ten jest tutaj ścięty. Pyta się Marta, czemu przyklejam drugi? Ten nie będę przyklejać, to jest tylko mój szablon. To jest tylko mój szablon, żebym sobie mogła odrysowywać. Dlatego wycięłam sobie dwa takie latawce. Żeby po tej części, którą przykleję tutaj, żeby to dalej był latawiec. No nie chciałabym, żeby to wyglądało w ten sposób, no to, bo to widać, że to jest ścięte. Drugi, ten mam wycięty tylko i wyłącznie jako szablon. Mówiłam o tym na początku, że jeżeli nie macie z tym problemu, żeby sobie to wymazać później ołówkiem, no to jak najbardziej sobie nie musicie wycinać dwa razy latawca. Ja mam dwa razy, bo mi się nie chce tego wycinać. Będę to kilka razy odrysowywać i może być dosyć mocno ubrudzony ten szablon, więc sobie to po prostu odrysowuję. Na co warto zwrócić uwagę? Ojej, tu coś mi się objechało. Przy tym obrysowywaniu, już Wam mówię, to w sumie przy cięciu już. Ok. Będzie mi się światło odbijać. Nie wiem, czy wszystko będę dobrze widzieć, ale się postaram. Żeby wyciąć to w ten sposób, żeby została nam biała ramka, no to musimy odpowiednio mniejsze to wyciąć. I ja już tego nie będę zaznaczać tutaj ołówkiem. Po prostu będę przesuwać sobie linijkę o tyle wewnątrz mojego latawca, żeby powstała mi odpowiednio mniejsze będę to odcinać. Czyli widzę tutaj moją kreskę narysowaną ołówkiem i przesuwam linijkę, robię to na oko, o około 2 mm. 1,5 do 2 mm, bo chciałabym, żeby moja ramka miała Artur, ale jeden boków jest połączony, wiesz? To jest nasza baza i ona jest połączona, a to jest tylko, żeby nakleić to na górę i żeby to dalej wyglądało jak latawiec. Więc przesuwam moją linijkę o 2 mm od ołówka. Drugi bok. Dzisiaj wszystko będę wycinała nożykiem. Możecie to oczywiście również wyciąć na trymerze, możecie to też wyciąć na gilotynie. No i muszę jeszcze dociąć ten ostatni brzeg. Ja go sobie równałam do brzegu kartki, więc on jakby wyleciał sam, ale muszę go skrócić, żeby to było po prostu odpowiednio mniejsze. Przymierzam. Mi pasuje, słuchajcie, mam. Zrobiłam to tak, wycięłam to w ten sposób, że powstała mi biała ramka. Pierwszą warstwę już mam. Teraz będę wycinać pod drugą warstwę. I u mnie na drugiej warstwie korzystałam z dwóch różnych arkuszy. Ale ja nie chcę rozcinać swojego szablonu. Oczywiście możecie to zrobić. Możecie tu przeciąć i tu przeciąć. Będziecie mieli małe trójkąty i wtedy te małe trójkąty odrysowywać na arkuszu, ale ja tego nie chciałam robić. Ja to wycinałam w całości. Na początku myślałam, że wszystkie cztery te trójkąty będą takie same, a później stwierdziłam, że jednak nie. Więc ja sobie to wytnę dopiero za chwilę. Szukam papieru. Okay. No i tu już widzicie, wycinałam. To znowu przykładam sobie swój szablon i odrysowuję dookoła.
tutaj ramka musi być jeszcze większa. Tak? On będzie jeszcze mniejszy. I tutaj też musimy pamiętać, żeby dociąć, bo będziemy to jeszcze przecinać na pół, czyli jeszcze taka spora ramka. Ja myślę, że gdzieś spokojnie w tym miejscu będę to cięła. Najwyżej sobie to jeszcze skrócę i zaraz Wam powiem, ile to jest odsunięte. To jest pół centymetra. Pół centymetra od linii mojego szablonu. Oczywiście będę to robić na oko. Ja tu później jeszcze będę szczępić brzegi, więc spokojnie. Nawet jak mi się gdzieś coś krzywo utnie, to nie szkodzi. A papieru jeszcze trochę mam, więc najwyżej sobie dotnę drugi raz tą bazę. Z szablonu odrysuję i dotnę drugi raz. Wycięła. No i to oczywiście musimy. I to oczywiście musimy przeciąć na cztery trójkąty. Czyli łączę tutaj ze sobą przeciwległe rogi i przecinam. No, przykleiło mi się, słuchajcie, do marki. Ok, odwracam. Bo w tą stronę jest mi to wygodniej zrobić. Przykładam z powrotem prościutko. Dociskam linijką, żeby mi się nic nie przesunęło. No i to też. Cześć Maryla, nie widziałam Cię wcześniej. Ok, no i patrzcie, cztery mam już docięte. Będę korzystała tylko z dwóch, bo mam dwa różne kolory użyte. I tu będę miała ten. Jeszcze sobie tu sprawdzę, czy wszystko mi będzie pasować. Jak nie, to jeszcze to można skrócić. Ten i ten. Sprawdzę sobie to oczywiście, jak będę miała jeszcze te dwa wycięte. Teraz teoretycznie możecie z tych dwóch skorzystać, bo one już są na wielkość dopasowane i wykorzystać je jako szablon. I chyba tak sobie zrobimy, bo ja tutaj mam sporo ścinków i może bym z nich skorzystała, a no będzie mi tutaj łatwiej wpasować taki trójkąt, nie? A chciałabym, żeby to był bardziej jasny papier. Ok, myślę, że tu, chociaż tego napisu bym tu niekoniecznie bym go tu chciała. No patrzcie, jak na złość mi tu nie wejdzie. Ale tu wejdzie, o. No i dobra, odrysowuję. I skoro tutaj już ścinam, odrysowuję sobie po tym skrapowym papierze, to tu już będę wycinać przy linii ołówka. I tutaj drugi trójkącik. Tu się tylko nie pomylcie. Jeżeli będziecie to robić tak jak ja, tu się tylko nie pomylcie i nie przyłóżcie sobie tego trójkąta po prostu w drugą stronę. Musicie to przyłożyć tak, żeby ten sam wzór papieru, który użyliście tu, był u Was na górze. Jak przyłożycie go w tą stronę i w tą stronę go odrysujecie, no ten trójkąt będzie na odwrót. Widzicie, że to się teraz nie pokrywa, bo to nie jest taki trójkąt równoboczny. Tak, one są inne. One nie są równiutkie, bo nasza, pamiętacie, jak robiliśmy bazę, jak wycinaliśmy ten latawiec,
to tutaj środek był na 7 centymetrze, ale w dół zaznaczyliśmy kropkę na 8 centymetrze, czyli tutaj ten trójkąt ma jeden, on ma dwa różne boki. No i okej. I tutaj też teraz te dwa trójkąciki sobie wytnę i tu wycinam je po prostu tak, że wycinam tą linię ołówka. Tu już nie zostawiam odstępów, bo ten papier już był wielkością dopasowany. I zaraz sobie sprawdzimy, czy wszystko po prostu pasuje. Wycinam ten ołówek. Jeden już wycięty. I jeszcze ten drugi. Teraz mi powiedzcie, czy wy się lubicie w takie rzeczy bawić. Wycinać sobie jakieś bazy o nietypowych kształtach, czy raczej nie. No, widziałam, że kredka wam się bardzo spodobała. Tu coś mi się nie zaczęło. Dużo kredek widziałam. Bardzo mnie to cieszy. Tak, możesz sobie tutaj... czekajcie, bo ucieka mi. Tak, Mara pisze, że chciałaby zrobić ten latawiec otwierany. Proszę cię bardzo. Tu się wtedy będziesz musiała trochę pomęczyć z tym... Znaczy pomęczyć. No inaczej sobie tą bazę skonstruować. Ale jak najbardziej się da. No i teraz sobie to przymierzam i patrzę. Czy to mi będzie pasować? Czy wszędzie będę miała podobny odstęp zachowany? Ale widzę, że pasuje. Widzicie? Tu mi się to przesunęło. Na tej bazie białej. Ale jak to wyrównam? O! I w ten sposób. O, Marylkę przyblokowała na kompie, teraz na komórce pisze, ale fajnie, że wróciłaś, że jesteś. O, Marzenka lubi. Fajnie. Ja też bardzo lubię nietypowe kształty i często sobie tworzę. Różne bazy, różne kartki. Hej, Justyna, hej. No i dobra, to już mamy mniej więcej gotowe. Co jeszcze będę robić? A już sobie to odłożyłam, słuchajcie, a jeszcze muszę do tego wrócić. Jeszcze musimy sobie wyciąć. To sobie odsunę, czyli tu na wierzch już mam wszystko gotowe. Jeszcze raz będziemy korzystać z szablonu. I jeszcze musimy sobie wyciąć z tego ciemniejszego papieru jeden latawiec na tył. Ok, przyłożyłam do jednego prosto z jednym brzegiem i odrysowuję mój latawiec jeszcze raz. Tył kartki oczywiście najlepiej okleić jest, zanim ją ozdobimy. Dzięki, Justyna. No i tutaj tak jak przy pierwszym latawcu, który wycinaliśmy, zostawiam taką 1,5 mm. Okej, gdzie on? Cienki nożyk. Pępy nożyk. Mniej więcej 1,5 mm przed ołówkiem. To wycinam, żeby mi powstała biała ramka. Również na tyle. Tu może być za mało, ile docięłam. Ale to najwyżej przymierzę sobie. To poprawię. No i ostatni. Ok. Natalii pisze, że bardzo lubi nietypowe kształty. Zawsze wszystkie bazy robi sama. No i świetnie. Ja też bardzo lubię nietypowe kształty. To jest już nas kilka.
pisze, że bardzo lubi nietypowe kształty, ale daleko jej do takiego postępu. No ale słuchaj, no to się tutaj możesz nauczyć czegoś i już będziesz mogła zrobić kartkę latawiec. Kartkę w kształcie latawca. Okej, ogarniam śmieci trochę. Dobra. Patrzę, czy mi to tutaj zapasi na tył. Powinno być dobrze. No, tu mi trochę za mało się... Ja sobie to jeszcze tutaj skrócę, o dosłownie zwężę, o dosłownie milimetr. No tu już widziałam od początku, że troszkę mi się to za mało ścięło. Okej, teraz to pasuje. To jest tył. Piszę sobie na tym tył. No i co? Będziemy powoli zaczynać oklejać nasz latawiec. Te trójkąty na chwilę odłożę. Moją pierwszą warstwę po prostu lekko postrzępię nożyczkami. Chociaż chciałam trochę starsze nożyczki wziąć, ale nie szkodzi. Nie mam. Nie robię tego mocno, tylko troszkę. Wszystkie cztery brzegi postrzępiam. I dziewczyny, słuchajcie, i chłopaki, nie będę tego przyklejała na płasko, tylko będę to przyklejała na piance dystansowej. Więc docinam sobie. Mam nadzieję, że mi starczy tej pianki. Nie przygotowałam sobie więcej. No, ale chyba tak. Docinam sobie takie prostokąty. Moja pianka ma 1 mm. Jeżeli nie chcecie tego przyklejać na piance, no to oczywiście możecie to przykleić jeszcze tutaj na płasko. Ale ja już w tym momencie chciałabym dodać mojej kartce trójwymiarowości. Cześć Wam, którzy jeszcze dołączacie. No więc tak jadę dookoła. Jak gdzieś takie mniejsze mi zostaną, to sobie za chwilę ten mniejszy kawałeczek dotnę. O matko, u Was też jest tak gorąco? Strasznie dzisiaj. Normalnie nie idzie oddychać. Duchota się taka zrobiła. No i tu jeden, dwa takie mniejsze kawałki, żeby dziurki wkleić. I tutaj też taki trójkącik sobie dotknę. No i okej. Wiem, czego nie przygotowałam sobie, ale to może mi się tym nożykiem uda, po prostu paznokciami. Nie przygotowałam sobie szpikulca do ściągania tych osłonek, ale daję radę też paznokciami. Bardzo gorąco, pisze Marta. No. Grażynka też pisze, że siedzi się poci. O matko. No mi też tu teraz gorąco, słuchajcie, pod tymi lampami. Ale już otworzyłam sobie okno, troszeczkę jest lepiej. Aleksandra pisze, że jej zimno. Ojejku, a ty co, chora jesteś? Okej, chyba wszystkie ściągnęłam. No i teraz, słuchajcie, musicie się skupić, żeby przykleić to. Żeby przykleić to po prostu prosto. Ja sobie dla pewności dam troszeczkę kleju introligatorskiego. Złożę tą matę. Ona mi już raczej nie będzie potrzebna, żebym w razie W, w razie jak mi się, chyba mi się klej zatkał. No jasne. Jeszcze, że krzywo coś bym przykleiła, no to jeszcze mogę sobie pomanewrować.
ale ci zazdroszczę, Marzena. Ja dzisiaj umówiona byłam na... ze znajomymi. Przyszłam do domu taka padnięta. Ale... ale fajnie was zobaczyć, fajnie z wami pogadać. 32 stopnie u Basi. Ojejku, nie, to chyba aż tyle u nas już nie ma, ale jest strasznie duszno. No i dobra, przykładacie do bazy. Tak, żeby zachować tą białą ramkę dookoła. Okej, okay, widzę, że tu w miarę prosto, więc dociskam sobie. A, bo Patrycja mieszka w tym chyba, nie? W Anglii. Ale dziewczyny, wam zazdroszczę tego basenu, no. No i dobra. Teraz sobie przygotuję te moje trójkąty. Jak ja sobie je przygotowałam? A właśnie tak, że na tych jaśniejszych narysowałam sobie takie ala przeszycia fioletowym długopisem, bo to jest zwykły długopis. I słuchajcie, nie robiłam tego jakoś równo. Po prostu długopisem. Dopasowałam kolorystycznie. To narysowałam takie przeszycia. I tak dookoła. I na drugim trójkącie, tym jaśniejszym, robię dokładnie to samo. Rysuję przeszycia długopisem. Jakie wy sobie te przeszycia zrobicie, to jest obojętnie. Możecie ich w ogóle nie robić. Ale ja chciałam tutaj coś mieć i nie chciałam w tym miejscu używać radełka, bo to radełko byłoby prawie niewidoczne. Ja chciałam właśnie, żeby tutaj był odznaczony jeszcze fioletowy kolor. Mam to zrobione, sięgam po tusz. I wytuszuję trochę brzegi. Ale miałam tą gąbeczkę jeszcze trochę brudną od brązowego tuszu. O. Ale już widzę, że biała. Dobra. Tuszuję te jaśniejsze trójkąty, które wycięłam sobie i obrysowałam długopisem. W ogóle to bym przeszyła tutaj na maszynie, ale ja sobie zdaję sprawę, że nie każda z was ma maszynę, albo ma, a nie lubi, tak jak ja. W sensie nie lubi jej wyciągać, bo używać przynajmniej do szycia papieru to jak najbardziej. Ale nie mam gdzie jej stawiać, nie może u mnie być cały czas wyciągnięta, więc muszę ją za każdym razem chować i wyciągać. I robię to naprawdę w ostateczności. Ok, dwa już mam gotowe. Co jeszcze zrobię? Jeszcze sobie lekko potargam brzegi. Żeby to było spójne z pierwszą warstwą. W pierwszej warstwie mam lekko postarzone brzegi, ale naprawdę robię to delikatnie. Więc w drugiej warstwie również. Postaram tutaj dookoła nożyczkami. Ojejku, Marta, współczuję ci. Mieszkałam przez 10 lat na poddaszu i wiem, jak potrafi tam być gorąco. Dobra, te dwa mam już gotowe. Teraz zrobimy te drugie dwa trójkąty i je będziemy radełkować, więc sięgam po tą
To jest zwykła podkładka na myszkę. Zatkam ten klej na chwilę, bo mi się znowu zapcha. I ja tu będę radełkować przy linijce, żeby te pociągnięcia radełkiem były w miarę proste. Ale jak lubicie takie ślaczki, lub nie całkiem proste, albo macie bardzo pewną rękę, to nie musicie tego robić przy linijce. W ogóle odkryłam, dlaczego, jak robiliśmy tą kredkę, pamiętacie, tak mi mówiłam, kurczę, chyba coś mi szarpie ten papier, albo tak o tą linijkę, tak taki odgłos dziwny robił się, to wiecie co, już teraz sobie już wiem od czego, od tego radełka, mi się po prostu linijka strzępi. I później jak ciągnęłam metalową kulką po tym, to tak się, wiecie, taki odgłos dawało dziwny. No ale wpadłam na to oczywiście dopiero teraz, jak radełkowałam przy linijce i przypomniało mi się o tym. No ale cóż, zdarza się. Okej. Okay. Ostatnie. I tych dwóch już nie tuszowałam, żeby one się różniły od tamtych, ale brzegi, owszem, troszkę postarzyłam. Ale to robię to naprawdę delikatnie. Jeden gotowy. No i teraz drugi. No i te małe trójkąty również będę podnosić na piance, więc za chwilę to właśnie zrobię. Okleję je pod pianką dystansową. Ciężko się skupić, jak takie upały są, nie? Tu już miałam taki trójkąt, więc od razu on tu idzie do roga. To będzie trochę zabawy z tym oklejaniem, no bo te elementy są już dużo mniejsze niż poprzedni, ale moim zdaniem to wygląda lepiej, jak to jest podniesione na dystansie. Praca nabiera wtedy przestrzenności. Jeden już prawie gotowy. Sobie co piszecie. Natali mieszka w Holandii, tak? Sobie. Trochę sobie tu czytam, co piszecie. Widzę między sobą, piszę, więc spoko. Ja sobie tu będę oklejać dalej. Taki mały mi się okleiły. Nie szkodzi. No dobra, drugi gotowy, jeszcze te dwa maluchy. Będziemy działać dalej. To już nie musi być jakoś mega dokładnie, ale ja zawsze wolę jedną piankę więcej niż jedną za mało nakleić, bo się boję, że mi się te elementy później pod ciężarem całej kompozycji od tego kleju na gorąco
Po prostu pozapadają. Już kończę. No i jest. Wszystkie elementy mam oklejone, więc przykleję sobie. Zastanawiam się, czy już wiecie, co sobie zrobiłam. Zagięłam sobie troszkę tą bazę, ale nie szkodzi. Odłożę ją w to miejsce. No i tutaj będę przyklejać oczywiście tak jak poprzednio, że posmaruję sobie te trójkąty, sobie te trójkąty od spodu po tej taśmie piankowej klejem. Dobra, nie ma co się zastanawiać. Klejmy. Ściągam osłonki. Tu z tych mniejszych elementów mogę się trochę pomęczyć, ale nie, w sumie idzie łatwo. Miałam kiedyś takie kosteczki, słuchajcie, ta pianka, ta osłonka nie chciała za Chiny z nich zejść. No po prostu męczarnia była. No ale tu widzę, że schodzi szybciutko, więc nie ma żadnego problemu. Sięgam po klej. No i po kosteczkach, czy tam po piance, troszkę kleju. Specjalnie sobie to mniej więcej ułożyłam, żeby widzieć, jak to dopasować. No i przyklejam to tak, żeby zostawić taką małą ramkę. Następne, jak już będę miała przyklejone te trójkąty, to będę działać dalej z bazą właściwą, jeżeli tak to można nazwać. Dobra, ups, klej się przewrócił. Trochę kleju. Nie musi go być dużo. Odwracamy sobie tak, jak nam wygodnie. No i jeszcze dwa. Danusia nareszcie może oglądać i coś napisać, skończyła swoje. No i super, cieszę się bardzo. Czy mogę dać troszkę wyżej? No jasne. Albo mogę w ogóle się tak troszkę tu przesunąć. O. Sobie to przykładam do siebie, wiecie, żeby po prostu widzieć, czy prosto przyklejam, bo później oczywiście zapominam wam wrócić w kadr. Ale może za chwilę coś poradzimy. Może kamerkę trochę jeszcze przesunę bliżej brzegu stołu. Jeszcze nie docisnęłam tego. Lekko to położyłam, żeby zobaczyć, czy to będzie pasować, ale jest ok. Czekajcie, spróbuję troszeczkę. Może wam chwilę począć. Trochę przybliżyć kamerę bliżej. To wam tak nie będę uciekała z kadru. No, ostatni trójkąt. Muszę sobie zaraz klej na ciepło włączyć, żeby zdążył się, słuchajcie, rozgrzać. Dobra, już się grzeje. I ostatni trójkąt. Oj,
No jest ok. Tutaj możecie sobie jeszcze popodnosić. Tu mi się trochę zrobił za duży ten odstęp, albo tu za mały, ale to nie szkodzi, bo moja kompozycja będzie w tym miejscu ułożona, więc całkiem w porządku. Dla mnie najważniejsze było, żeby tu, gdzie będzie to widoczne, widzicie, mam kompozycję tak ułożoną, więc w sumie tutaj cała ta ścianka i tutaj środek jest zasłonięty. Środek jest w sumie dobrze. Wydaje mi się, że tu trochę to krzywo przyłożyłam. Nie jest to teraz takie ważne. Ok, zacznę oklejać moją bazę i zrobię to, zacznę robić od tyłu. Wezmę swoją kartkę przygotowaną na oklejenie tyłu. Przyłożę ją prościutko do bazy, bo tutaj musimy ściąć ten kawałek. Więc sięgam po ołówek i zaznaczam od góry, od dołu, w którym miejscu powinnam to ściąć. Tak, żeby powstała mi również biała ramka. No i odłożyłam już swoją matę do cięcia, ale muszę jeszcze raz po nią sięgnąć. Ścinam to nożykiem. To już jest teraz proste cięcie, możecie to zrobić na gilotynie, jeżeli wolicie. Nie wiem, czy to dobrze widzę, nie wiem, czy wam teraz głową nie weszłam. Ale ten ołówek strasznie mi się odbija i słuchajcie, nie widziałam. No i dobra. Przyłożyłam ołówek do zaznaczonych. Tego trójkącika małego nie wyrzucam, będę go potrzebować. Przymierzam sobie, czy to pasuje. Mogłoby być troszeczkę więcej ścięte, więc jeszcze sobie pół milimetra dosłownie poprawię. I to już mogę nakleić. Kleję to zwykłym klejem oczywiście. Tyłu już nie postarzam. I nie robię na nim przeszyć, aby oczywiście wedle uznania. A czy ktoś się w ogóle skusi i zrobi sobie kartkę w kształcie latawca? Dajcie mi znać. Dobra. Przyklejam. Przyklejam na płasko. Odwracam. No i teraz przykleję sobie przednią stronę latawca i tutaj klej naniosę na tą bazę, bo na tą część nie mogę tu nanieść kleju, tak? Czyli tu na bazę, dookoła, cienką warstwę kleju. No i teraz wypadałoby to prosto przykleić. Klej oczywiście pozwala nam jeszcze. No i super, super pomysł, Justyna. Moim pierwszym, jak wymyślałam sobie tą kartkę latawiec, w moim pierwszym zamyśle to też miała być kartka dziecięca, ale później zmieniłam zdanie i zrobiłam taki romantyczny latawiec. Ale jak najbardziej, czemu nie? O, dzięki Marzenka. To bardzo mi miło, będzie ekstra. Też tak myślę, że będzie ta kartka ekstra. No i mam przyklejenie. I wracam do mojego tyłu i tutaj, słuchajcie, będę sobie na tą końcówkę przyklejać ten trójkącik, który odcięłam wcześniej. Przymierzam go tylko, czy nie będę musiała go lekko ściąć. Tu po tej dłuższej krawędzi lekko go skrócę, żeby on tam bardziej wszedł. Tą moją lukę. No już myślałam, że mi spadnie. No i tutaj wkleję sobie ten trójkąt. Dlatego mówiłam, żebyście go nie wyrzucały. On się nam jeszcze przyda. No i dobra, patrzcie, nasza baza już jest oklejona. Patrycja na pewno zrobi, no i super. Bardzo mnie to cieszy. Z przodu mamy już oklejoną, baza się otwiera.
I tył mamy też oklejony. Teraz będziemy mogli zająć się ozdabianiem. Więc ja sobie tutaj szybciutko ogarnę te wszystkie śmieci, odsunę je na bok. No, klej, zamykaj się. Bo teraz wyciągnę drugie śmieci. Drugie śmieci powyciągam teraz. Dobra, sprzątanko. Zsuwamy wszystko. No i jest porządek. Okej. Okay. Dobra, szykuję sobie rzeczy, które sobie przygotowałam. No to już Wam mówiłam, to jest sizal, to są kwiaty. W moim wypadku to są robione przeze mnie kwiaty z materiału. Mam takie maluszki w kolorze beżowym czy kremowym. Takie maleństwa. I nawet jeszcze mniejsze tutaj mam. I takie bardzo malutkie. Teraz gubię tą kamerę, słuchajcie. Okej. Okay. No i takie większe, z fioletowym środkiem i pręcikami. Trochę tego sizalu. Mam też powycinane wykrojnikiem skrapki. W sumie nie używałam ich w pierwszej kartce, więc nie wiem. Naszykowałam sobie, ale nie wiem, czy użyję. W ogóle tak myślałam sobie przy tej pierwszej kartce. Chciałam temu latawcowi tutaj taki ogon zrobić, wiecie, taką wstążkę przyczepić i na niej na przykład kokardki. Ja ostatecznie z tego zrezygnowałam, ale, ale może któryś z Was, może któraś z Was takie coś wykona. Tu chciałam wczepić taką wstążkę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Wstążkę. I na niej po prostu takie kokardki, albo kilka wstążek można by było. Cześć, Basiu. Można by było przyczepić. Ale chyba mi ten wykrojnik tutaj. Jeszcze nie wiem, zastanowię się. Odkładam go na chwilę na bok. Wstążeczki mam. Koronka. Na pewno zacznę od tych elementów. I mam tutaj, słuchajcie, na samym dole, widzicie, schowałam sobie. Ale już to wyciągam. Mam taką serwetkę i wydawało mi się, że ona by świetnie pasowała do tych papierów. To jest taka papierowa serwetka, chyba do... Z jakich wykrojników korzystałam, robiąc kwiatuszki? O, to Ci wiesz co, wszystkich Ci nie powiem. Ten to na przykład, nie wiem, co to jest za wykrojnik, ale ten, nie pamiętam, to chyba była albo lilia, albo poisencja. Ale wiesz co, nie powiem Ci już, jakiego to jest producenta. Ten to jest na pewno od Agi Art. Te maluszki, one są przeróżne wykrojniki. To jest taki, wiecie, ja mam taki sklepek wszystkich wykrojników. Nie trzymam ich jakoś poukładanych na macie, tylko po prostu tematycznie poukładane. I mam takie pudełko, w których mam na przykład wszystkie wykrojniki kwiatów, z których korzystam. I później po prostu szukam tego, którego potrzebuję. Ten to będzie fantazy. To był taki zestaw 6 wykrojników, 6-płatkowych. To mi się wydaje, że to będzie fantazy. A tego nie umiem sobie przypomnieć. Nie wiem, czy to też nie jest fantazy. Nie jestem teraz, nie chcę Was skłamać. Mi się wydaje, że to była lili, że to jest chyba wykrojnik lili. On był większy i mniejszy. No dobra. Co? Ta serwetka całkiem fajnie by tu wyglądała, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z kompozycją. Tu są chyba nawet 2 serwetki razem, ale ja bym to tak zostawiła, wtedy są bardziej wyraźne. Tu na dole mam takie większe elementy. Czy w ogóle będzie sens dawać tą serwetkę, czy ją będzie widać? No, tutaj coś musiałoby wystawać. No, Basia mówi, że takie serwetki ostatnio zdobyła 100 sztuk za 6 zł. Tak, ja też już ja je kupiłam, słuchajcie, chyba w jakiejś w drogerii, wydaje mi się, że w Rossmanie u nas. Już nie pamiętam. Tam też było chyba właśnie 50 sztuk, a nawet już nie pamiętam, ale to są takie najzwyklejsze papierowe
Serwetki. Nie, wydaje mi się, wiecie co, że chyba jednak bez tej serwetki. Wydaje mi się, że tu będzie troszkę za dużo. Serwetkę na razie ląduje na boku. Może się jeszcze rozmyślę. Na razie chyba ją sobie odpuszczę. No i obowiązkowo muszą być moje paprotki. Jestem w nich po prostu zakochana. Grażyna mówi, żeby skleić te serwetki. Tak, jakbym je wklejała na dół, jak je będę wklejać na dół, to na pewno je ze sobą skleję. Masz rację, tak? Bo cała kompozycja złapie się później do tej górnej. A dolna się... I się odkleją po prostu, rozerwą. Myślę, że coś w tym stylu. Tak, chciałabym, żeby to mniej więcej wyglądało. Tu na pewno nie będę długo się zastanawiać nad tą kompozycją, bo długo się zastanawiałam, słuchajcie, przy tej pierwszej kartce. Więc teraz nie będę musiała. Mam też takie koronki. Tu mam przygotowane resztki, takie ścinki, ale ja to wykorzystuję. I mam jeszcze tą koronkę, którą się rwie i ją też na pewno będę wykorzystywać. Tutaj też mam takie małe kwiatuszki, te białe, to na przykład tu, no to są właśnie wyrwane z tej koronki. Tutaj sobie gdzieś wystaje jakiś kwiatuszek. Ja myślę, że po prostu zacznę. Pierwszy element tu na samym dole, podkleję go na piance dystansowej, żeby to podniosło całą kompozycję do góry. Podziwiam wycinanie liści paproci, pisze Basia. Dziękuję Ci bardzo. Jest to na pewno męczące i frustrujące czasami wręcz, ale warto. Jest po prostu... No nie, te paprotki są cudowne. One mi się bardzo podobały. Już Anię prosiłam o cały arkusz takich paprotek. Nie wiem, która z Was ma już tą najnowszą kolekcję. Ale jak macie, to może się... powiedzcie, co myślicie o tych paprotkach. Czy podobają Wam się? Co po prostu o nich sądzicie? No ja jestem nimi zachwycona. Ja myślę, że ten pierwszy element już po prostu przykleję. I później się będę do niego ustosunkowywać. Przyłożę sobie tylko ten drugi, żeby mniej więcej to... w dobrym miejscu przykleić. Ale mniej więcej gdzieś tu bym chciała. Ok, jeden pasek tutaj, pianki dystansowej i to całkowicie wystarczy. I tu będzie drugi, ten większy element i go też podkleję na piance. Szukam jej, tu jest. Są super, są zachwycające, pisze Basia. No, słuchajcie, napiszemy petycję do szefowej Ani, żeby nam zrobiła cały arkusz takich paprotek. Kto się podpisuje pod moją petycją? O, gości przyjdzie niedługo. No i super. Co to za papiery, pyta Basia. To są papiery z najnowszej kolekcji Scrap and Me. Kolekcja nazywa się Spring Purple. Pokażę Ci okładkę. O Jezu, jak się do niej dokopię. Jest. To jest ta kolekcja papierów. Spring Purple. Najnowsza kolekcja papierów od Scrap and Me. Tutaj sobie sprawdzam, bo na pewno jeden, ten najmniejszy będę musiała przykleić podwójnie. No i super, dzięki. Dzięki Marta za podpowiedź. O, Marta podpisuje się. Słyszę o paprotkach. Ja tak sobie, wiesz, po cichutku powtarzałam. Nie wiedziałam, czy Ania jest, ale słyszy. To dobrze. Słuchaj, dziś słyszałaś? Dziewczyny się tu podpisują pod moją petycją. Paprotki są świetne. No nie ma za co, Basiu, chętnie. Okej. Okay. No i chyba... Ach, ten chciałam tu pod spód. Muszę sobie to wycelować.
Dobra, mniej więcej w tym miejscu. To zanim przykleję ten duży, to przykleję jeszcze ten bez. I go też przykleję na piance, żeby go wyrównać do tego. Dobra, no i teraz idzie ten duży element. No i taką bazę, taki fundament mam już oklejony. Tutaj, że mi to odstaje, to się nie przejmuję tym, wręcz to jest dobrze, no bo mogę tutaj wciskać jeszcze inne elementy. Nawet sobie to lekko podnoszę. Ok, z tych koronek mam teraz oklejony taśmą, mam nadzieję, że mi się to uda. Tych ścinek, koronek, co tu mi pozostawały, powycinam sobie te takie drobne kuleczki. Dzisiaj nie będę korzystać z tej falbany na dole, tylko po prostu z tego środka. Ta koronka jest na takim tiulu, nie wycinam tego jakoś mega dokładnie. O, coś w tym stylu. Tu już zacznę rwać białe kwiatuchy. Grażynka pisze, że w ogóle to wszystkie wycinanki są super. No tak. Jasne, że tak. Większy kwiatek będzie u mnie troszkę wyżej, mniejszy będzie niżej. No i oczywiście musimy tutaj jeszcze zielonego dodać. No i chciałam sobie zobaczyć, w ogóle ten dmuchawiec mi się tu podoba. Zobaczę, czy on by mi tutaj zapasił. Tu bym ścięła tą nogę oczywiście. Nie, ale chyba nie. Wiecie co? Nie. Jednak dmuchawiec nie. A to można sobie podzielić na mniejsze elementy. I tu, jak mi będzie brakowało do kompozycji, no to sobie je gdzieś tam wcisnę. Tu chciałam jeszcze tą, może mi się to uda, tą paproć wcisnąć, lekko to jeszcze odkleić. Tyle wycinania, słuchajcie, a teraz ścinam tą paproć. Tak. Maria się pyta, gdzie można kupić tą koronkę, co się ją rwie. Wiesz co, nie wiem, bo ja ją dostałam od koleżanki. Dmuchawce, latawce, wiatr, pisze Beata. No dokładnie to samo miałam. Miałam w głowie, jak tworzyłam ten latawiec i później jeszcze ten dmuchawiec wzięłam w rękę, no mówię, no pasowałoby do tematu idealnie, ale średnio mi tu pasuje do tej pracy, więc chyba go nie dodam. Kusi mnie, wiecie, powycinać sobie choćby takie te małe tutaj ażurowe elementy i tak powciskać, ale jak mnie znacie, to wiecie, że ja lubię dopychać później. Może jakby był mniejszy, ale wiesz co, tak naprawdę on wcale nie jest duży, bo myśmy dużo z tego odcięli. A poza tym możesz sobie dopasować i stworzyć latawiec w swoich wymiarach. On tak naprawdę, zobaczcie, on wcale nie jest jakiś duży, on tu może jest wysoki, ale to są same szpice. Ja się już zastanawiałam, wiecie, próbowałam wcześniej robić mniejsze i on się później gubi. Bo tak, on faktycznie ma tutaj wysokość 21 cm. Ale to się gubi. Co to za serwetka? To jest taka, słuchajcie, papierowa.
Taka papierowa serwetka. Dobra, chyba dodam sizal i będę kleić pierwsze kwiaty. Później do tych kwiatów będę dodawać resztę kompozycji. Mam nadzieję, że mój klej już się rozgrzał. Tak, już jest rozgrzany. Sizal przyklejam. Przeważnie klejem na gorąco. Ta paproć mi się tu rusza, więc ja ją sobie też tutaj troszkę klejem. Nieruchomie. I chyba te pierwsze dwa kwiaty przykleję, bo one tutaj raczej na pewno będą. A później będę tu uzupełniać jeszcze. Już będę mogła ten sizal odłożyć, który tak mi się tutaj ciągnie. Dobra, przyklejam pierwszego kwiata. Kwiaty z tkaniny przyklejam klejem na ciepło, bo mi wtedy po prostu najszybciej łapią. Jak robię dla siebie kwiaty i potrzebuję je na szybko, to nawet zabezpieczam pręciki na dole klejem na ciepło. Ale to robię tylko jak wiem, że kwiaty są dla mnie. No i dobra, myślę, że te dwa kwiaty przesuwę, odwrócę sobie na chwileczkę do siebie, ale tak, to mi tak pasuje. One się trafiły sobie w swoje miejsce. Skoro nie mam szpikulca, to może to jakoś tutaj uda mi się końcówką pędzelka docisnąć. No właśnie, Ela mówi, że zrobiła bazę i wcale nie jest taki wielki. Mi się też tak wydawało. Ja, słuchajcie, dziewczyny, próbowałam zrobić to trochę mniejsze, ale wydawało mi się, że to później takie maleństwo wychodzi. To się tylko wydaje duże, że 21 cm, ale naprawdę się to gubi, bo tutaj całe te narożniki to jest wszystko pościnane. 21 cm ma tylko w największym tutaj, w najdłuższym punkcie. Widzicie, Ela już wypróbowała u siebie, więc daję wam znać. On naprawdę nie jest jakiś wielki. Dalej to jest kartka, więc ja na przykład, słuchajcie, jeszcze nigdy w życiu nie robiłam kartki A5. Nie wiem, jakbym miała to ozdobić. Wydaje mi się to takie, tak chyba jak album bym to ozdabiała. Ale w formie kartki jeszcze nie robiłam takiej wielkiej kartki A5. Ale widziałam, jak inne dziewczyny robią. Więc ochotę mam. Może kiedyś zrobię taką kartkę. Dobra, tutaj jeszcze mam dwa takie kwiatuszki, które urwałam przed chwileczką, więc próbuję je tu jakoś ulokować. Jak one się już znajdą na miejscu, w którym wydaje mi się, że wyglądają fajnie, to daję kapkę kleju i je unieruchamiam. Ok, tu przydałoby się jeszcze kilka elementów. Trochę mi tu łysawo, więc na pewno trzeba będzie pododawać. Mam jeszcze te. Pomieszamy sobie kolory. A ja zaczynałam od kartki A5, pisze Danusia. No super! A5 wcale nie taki problem, pisze Agata. No patrzcie, no to wy widzicie i to wyście już robiły kartki A5. Ja jeszcze nigdy się z taką kartką nie musiałam zmierzyć. Wcale nie taki problem. No czyli no, aż się chyba z ciekawości sobie zrobię kiedyś taką dużą. Ale gdzie Marylko? Wcale jeszcze nie gotowa jeszcze. Jeszcze sporo ozdabiania przed nami. Na razie przykleiłam tylko dwa kwiaty, żeby sobie to już jakiś kierunku nadać temu. Dobra, to też tak będzie. Całkiem mi się to tu nieźle wkomponowało, więc od razu idzie klej na dół.
Ja dodaję kleju na ciepło, to tego po prostu nie przyciskam tak w dół, to za chwileczkę wystygnie i już to będzie miało fajny dystans. Tu wiem, że ta koroneczka jeszcze jest nieprzyklejona i ją chyba sobie tutaj umieszczę. O. Ta koronka już jest taka drobna i ją na pewno przykleję zwykłym klejem. Po prostu w kilku miejscach taką kropelkę kleju wpuszczę i tą koronkę przycisnę. Ona się... Chyba znowu mi się klej zapchał. Nie. Działa. I za chwilę klej introlikatorski złapie i ta koronka będzie już na swoim miejscu. Trochę dokładam. Ok. Ela pisze, że ostatnio robiła okiennicę na A5 ślubną i wyszło ciekawie. Więcej możliwości na kompozycję. No. No. Tu akurat się zgodzę. Im większa kartka, tym więcej potencjału ma też, prawda? Tu muszę kawałeczek ściany, bo nie chce mi tam wcisnąć się ten. O. Tu pasuje, więc od razu klej. Chwileczkę przytrzymuję. To co, Ania, następny projekt A5? Nie, następny jeszcze nie, bo następny już mam wymyślony. Następny zrobimy sobie kartkę dziecięcą, słuchajcie. To będzie projekt dziecięcy. Ale będę pomyślał o tej kartce A5. O Jezu, chyba się, może się zmierzę, no. Zobaczymy, nic na razie nie obiecuję. Musiałabym chyba sama najpierw taką jedną dla siebie zrobić i... No nie wiem, przekonać się, czy mi to w ogóle pójdzie. Dobra, mam teraz jeszcze te beżowe kwiatuszki i na pewno nimi też pouzupełniam kompozycję. Ten jeden z większych pójdzie tu. I mam też jeszcze te maluszki. Je też będę dodawać. Ten pasuje świetnie tu. Ja już sobie wcześniej zawiązałam długą kartkę. A 5 kartki księgi też się fajnie prezentują. A teraz nawet tak na szybko sobie nie umiem przypomnieć, jaka to jest. Laptop się przegrzał. O Matko Boska. I tą wstążeczkę chciałabym sobie tutaj wkleić koło tego kwiata. Ja ze wstążkami mam, słuchajcie, zawsze taki problem, że one nie układają się tak, jak ja bym chciała, żeby one się ułożyły. Więc to jest mój największy ból. Ale nawet całkiem nieźle to wygląda. I z tej małej zawiążę sobie również kartkę. Nie wiem, czy nie jest za krótka. Zobaczymy. Nie, chyba może być. Może troszkę zmniejszę tu. O. Nie, spoko, dobra. Podklejam tu klejem. Wygląda to całkiem nieźle. No, tego szpikulca sobie nie wzięłam. Wiecie co, chyba, ale mam dwa ołówki. Będę sobie to ołówkiem. Mam taki metalowy ołówek z metalową końcówką. Będę to po prostu ołówkiem dociskać. No, wkleiłam sobie kokardkę najpierw taką cieniusią. No i teraz wkleję tą drugą. Ten chyba nawet klej mi złapał, ale troszeczkę go dołożę i docisnę ołówkiem. No i później sobie tutaj to na boku poukładam.
Tutaj jeszcze pouzupełniam. Ten mi tu nawet bardziej pasuje. Tu bym jeszcze dodała jakiegoś kwiatuszka i szukam takich fajnych, o, tych fioletowych. On by tu wyglądał chyba całkiem nieźle. Tak, i tak to zrobię. Nie będę tu długo myśleć. Fajne połączenie z tą cienką. Pisze Mirosława. Tak, i fajne, że one mają dwa różne kolory, też mi się wydaje. I obydwa kolory występują w kolekcji. Tak mi się akurat zdarzyło, że miałam taką wstążkę. Zobaczcie. Ten jasny, ta cieniutka pasuje super do tych kwiatów, do tych jaśniejszych, różowych. No, a ta druga pasuje do tych bzów. Ja akurat miałam taką cieniutką, więc z niej skorzystałam. Nie do końca się ta wstążka ułożyła tak, jakbym chciała, wiecie? Może mi się coś jeszcze tu uda poprzesuwać. Nie jest to do końca to. Dlatego nie tak często korzystam ze wstążek. Nie zawsze się ułożą tak, jakbym chciała. Okej, okay, coś tam będę kombinować. Jeszcze będę dodawać te kamyczki, to później to też fajnie, fajnie wygląda. Okej, okay, tu jeszcze pokombinuję, gdzie te maluszki powciskać. Bo jeszcze kilka, o, tu. Myślę, że tu bym jeszcze coś dała z elementów do wycięcia. Żeby całą tą kompozycję troszkę wydłużyć. Jak mi się coś nie chce zmieścić, no to ciacham nożyczkami. Ok. I jeszcze jeden bez. I też miałam takie białe gałązki. Wydaje mi się, że one też by fajnie wyglądały, ale już teraz za późno. Już ich tam nie wcisnę. Nie, tu już za dużo. Tu już niekoniecznie. Nie, myślę, że ten wystarczy. Podklejam go klejem. Teraz wam się przyznam, że jak robiłam ten pierwszy latawiec, słuchajcie, całą kompozycję zerwałam. Wydawało mi się, że jest super, kleję, kleję i na koniec już stwierdziłam, nie, że to nie jest jednak to. I normalnie zrywałam to. Ale udało mi się uratować kartkę, więc zrywałam tylko te... tak jakby pojedyncze elementy, sama baza kartki nie została uszkodzona. O, tu mi się to też podoba. Więc nie robiłam nowej bazy, tylko kleiłam jeszcze raz. Elżbieta pisze, że piękne latawiec. A Marta też się wkurza, jak jej się nie układają tak, jak chce. No. Przytrzymuję chwilę ten element, żeby ten klej zastygnął i żeby przynajmniej ten element ułożył się, słuchajcie, w miejscu, w którym bym chciała. Trochę mi szkoda tego elementu, jakbym miała go nie użyć, a go porwać. Dobra. Raz kozie śmierć. Przykładam, sprawdzam. Jeszcze kawałek. Jeszcze troszeczkę jest za długi. Nie chcę tam wejść. O, tam mi się podoba. Zostawiam. No to jak mamy go w jednym miejscu, no to wypadałoby w innych też poprzyklejać kawałki tej tekturki. To jest tekturka też z naszego sklepu. Więc w niektórych miejscach dodam teraz takie. Jeszcze tu mam kawałek, na pewno wykorzystam.
Czekajcie, to dołożyłam gdzieś tu, nie? Niech będzie tu. To już mamy przyklejone. Tutaj jeszcze bym dodała kilka kwiatuszków. Po prostu rozcinam sobie tą dużą tekturkę na kilka mniejszych. Henryka się chyba żegna już. Ja tu jeszcze posiedzę chwilę. Więc kto musi, to dzięki, że byliście. Chyba, że po prostu źle rozumiem, że się żegna. A w ogóle chciałam Wam podziękować za tyle cudownych kredek, które zrobiłyście. Fantastycznie, dziewczyny, się to ogląda. Jest mi niezmiernie miło, że mnie oznaczacie, że oznaczacie Scrap & Me, że tworzycie z naszych papierów. Super. Gdzieś chciałam to wsadzić, wiecie, i teraz zgubiłam to miejsce. Nie wiem, czy to nie było tu gdzieś z przodu. O, chyba tutaj z przodu to dołożę. Mogłoby tutaj być coś wyciągnięte. Zobaczymy. A może właśnie tu chciałam to wsadzić. O, chyba tak to było, no. I tu jeszcze kawałeczek. No, chyba nie za bardzo się dają targać, więc wytnę. I tu gdzieś przed chwileczką też miałam, że mi tak fajnie zapasowało. Tutaj, no. Wkładam. Powolutku będę sobie kończyć. Będę sobie jeszcze dodawać moje najulubieńsze kamyczki. I oczywiście będę sobie chlapać. Ja tutaj nie będę przesadzać jakoś z tą kompozycją. Chciałam jeszcze tego jednego kwiatucha gdzieś wkleić i znaleźć mu miejsce. On by mi tu pasował. On by mi tu całkiem fajnie pasował. O, chyba tak zrobię. Tu przykleję tego, a tego przykleję tu troszeczkę niżej. Pamiętajcie, że na naszej stronie... Cześć, Gosia! Cześć, fajnie, że jesteś. Na naszej grupie Lubię Scrap and Me będzie post konkursowy, pod którym będziecie mogli swoje prace, będziecie mogli swoje latawce wstawiać. A się obkleiłam tym klejem. Ok. Patrzę, co by tu jeszcze dodać. Zakryłam tą paprotkę, więc może tu końcóweczkę jakiejś paprotki dodam, żeby chociaż troszeczkę tu wystawała. Bo moja tam niestety została prawie cała zakryta. No, tutaj ją dam. Bo ja chciałam jednak, żeby ona tu z boku troszeczkę wystawała. O. Trochę tu dynda ten kwiatek. Ale niech se dynda. Niech mu będzie. Urwę sobie jeszcze jednego kwiatuszka. Tu mam jeszcze kawałek tego. Dokładam to, bo jak tego nie dołożę, to wyrzucę. No, a szkoda. A szkoda.
i co, słuchajcie, chyba wystarczy. Jak myślicie? Ja sobie tu później te wstążeczki unieruchomię, chociaż te nawet, ta mi się nawet tu ładnie ułożyła, ta jasnofioletowa, ale ta nie. Ta mi się niekoniecznie tutaj tak podoba. I tutaj też mam to zrobione w tej kartce, że ja te wstążki ułożyłam tak, jak chciałam, żeby one były. I słuchajcie, one są tutaj podklejone. One są w jednym czy w dwóch miejscach podklejone, że one sobie, one nie latają sobie frywolnie same. Tylko układają się tak, jak ja chciałam. Akurat w tej kartce ułożyły się tak, jak ja chciałam, w tej już niekoniecznie. Więc będę tutaj jakoś kombinować. Może ją tu bardziej wcisnę. Już może nie teraz na wizji tego nie będę robić z Wami, żeby tego po prostu nie zabierać czasu. Może go trzeba bardziej wygnieść, może zaraz te kamyczki nam tu jakoś pomogą. Te dwie nawet mi się podobają, one się ułożyły fajnie, w prawidłowy sposób. No a tamte będziemy z nimi walczyć. Będziemy z nimi walczyć i zobaczymy, co wymyślę. Pewnie je tu gdzieś jakoś podkleję, żeby się po prostu ułożyły tak, jak ja chcę. Dobra, nie będziemy przeciągać, biorę moje kamyczki. A tu mam jeszcze te, słuchajcie. Nic tu się nie będzie marnować. Z tych elementów już nie będę korzystać, więc je składam. Odkładam w jedno miejsce. Za dużo już, wystarczy. Dobra, kwiatuszki odłożyłam. No to może tutaj jeszcze wkleję. To wkleję tu na pewno. I zrobię to od razu, dopóki klej mam ciepły. Dobra. Biorę, słuchajcie, paletkę, na którą wyleję sobie troszkę kleju. I wezmę kamyczki. Obsmaruję pracę. U, ale mi się nich, ale mi się sypło. Ojej, posypały się. Wiecie co? Będę zbierać później z podłogi. Super, cieszę się, Marta. Bardzo mi miło. Zwykły pędzelek. Moczę go w kleju. No i dodaję w kilka miejsc. Tam, gdzie uważam, że będzie ok. Ja już tyle razy o tych kamyczkach mówiłam, że już na pewno wszystkie dobrze wiecie, co to są za kamyczki. I dlaczego je tak bardzo lubię. Jak ten klej wyschnie, to wygląda później rewelacyjnie. Tu na koronkę. Nie żałuję tego, tych kamyczków. Może pomogą. I się koronka zacznie układać inaczej. Gdzieś tam się przyklei i unieruchomi. Te dziurki nimi wypełniam też. Dobra, żwirek. Tak samo jak poprzednio. Moczę w kleju i nakładam na pracę. No i później tylko chlapanko jeszcze. Będziemy kończyć. Także zapraszam Was jeszcze raz na zakupy do naszego sklepu. Pamiętacie, że jest dodruk? Rosy Days jest w dodruku. I Shafir Days jest w dodruku. Także dziewczyny, nie ma na co czekać. My będziemy sobie za tydzień korzystać ze starszej kolekcji, za dwa tygodnie, przepraszam, nie za tydzień. Najprawdopodobniej za dwa tygodnie. Widzimy się znowu.
Będziemy korzystać ze starszej kolekcji skrapek mi dziecięcej, więc jak jeszcze jej nie macie, no to zapraszam do sklepu. Dobra, więcej nie daję. Jeszcze tylko chlapanie. Dobra. Mam do tego pędzel wodny. Wypuszczam trochę wody do tej farbki. Jeszcze za gęsto. Jeszcze trochę. Dobra, myślę, że wystarczy. No i chlapię. Z tyłu nie będę chlapać, tylko z przodu. Tu nie podoba mi się ta kropka, więc ją zatrę. Dobra, chyba skończyłam. Tu widzę jeszcze taką nitkę. No nie mogę, muszę ją usunąć. Z kleju na ciepło, wiecie? Chyba mi się jej nie uda teraz usunąć. Potrzebowałabym pęcetę do tego, to nie szkodzi. Usunę sobie to później, wyciągnę ją później. No i dobra, patrzcie, kartka jest gotowa. Kartka gotowa. Opala. Wszystko mi z rąk leci. Druga. Dwie mam teraz do kompletu. Na pewno na dniach wystawię post konkursowy w grupie. Także czekam na Wasze latawce. Ciekawa jestem, z jakich, na jakie okazje będą Wasze. Miło mi było z Wami dzisiejszy wieczór spędzić. Cieszę się, że Was tak sporo tutaj było. Miło mi zacieszyć dziewczyny za każde Wasze miłe słowo. Fajnie, że ze mną tutaj siedzicie do wieczora, do późnego wieczora. Dzisiaj nawet nie było tak długo. Patrzcie, uwinęliśmy się w prawie 2 godzinkach. No to co? Życzę Wam miłego wieczoru. Idźcie się schłodzić. I widzimy się następnym razem. Będziemy... Jeżeli mi się nic nie zmieni, jeszcze słuchajcie, wydarzenie nie jest utworzone. Taki po prostu gdzieś tam sobie w głowie plan utworzyłam, że będzie to kartka dziecięca. Ale nie taka dziecięca dla malucha, tylko dziecięca dla starszego dziecka, kilkulatka. Więc prawdopodobnie taką kartkę zrobię. Ale na razie nic Wam więcej nie powiem, bo jeszcze mi się może zmienić 3 razy. I zrobimy, wiecie, zupełnie inny projekt, w ogóle nie kartkę. Wyczekujcie wydarzenia, tam na pewno będzie więcej informacji i wtedy już będzie wiadomo, co robimy. Widzimy się za 2 tygodnie, chyba. To co? Żegnam się. I do następnego razu. Pa, pa.